Dzień dobry. Chodzę po domu i się zachwycam. Zachwycam się tym, jak ten dom w tej chwili wygląda. Co prawda wiecie, on jest taki cudny i poukładany, jak nikogo w domu nie ma, to wszyscy mamy tego pełną świadomość. Jak wrócą domownicy, to przestanie być tak cudownie, pięknie poukładane, a zacznie być po prostu domowo, z rozgardiaszem, z rozpierdzielem. Bądźmy szczerzy. Ale że ja dzisiaj idę gdzieś tak dopiero za godzinę do pracy, jest godzina około 10, więc mam czas się troszeczkę pozachwycać. No to się zachwycam. W ogóle zobaczcie, odkopałam ten świecznik, nie no jak to się nazywa, lampion. O, lampion odkopałam. Co prawda on stoi cały czas generalnie na wierzchu, tylko jako nieużywany to taki wiecie, zapomniany, tak jakby go nie było. Ja go kupiłam kilka dobrych lat temu w Home & You na takiej bardzo dużej wyprzedaży, bo on był strasznie drogi, pamiętam wtedy. Ale kupione za bardzo rozsądne pieniądze na tych promocjach. I no te, wtedy zauroczyły mnie te motylki, chociaż ja niby jestem minimalistką zupełną, przynajmniej staram się być, bo czasami mnie ogarnia jakiś szał dziwnych rzeczy, ale wiecie, on generalnie to jest minimalistyczny, bo i te motylki w środku tutaj są no, po prostu kształtem, no i ten tutaj też nie jest jakimś takim, wiecie, cekinowym czy czymś. Owszem, jest srebrny, ale nadal wydaje mi się, że to taką minimalistyczną bryłę tworzy. Gdyby go postawić na tle białej ściany, to w ogóle byłby prawie, że by go nie było. No ale no, tu nie ma białych ścian, więc na tle białej ściany nie będzie. W każdym razie, zobaczcie, jeszcze jedno, proszę. Zima w pełni, pomidory też w pełni. Także słuchajcie, można sadzić pomidory dużo później niż normalni ludzie i w grudniu mieć świeżynki. Także następnym razem posadzę po prostu więcej. Nie, żart. Oczywiście w przyszłym roku na pewno będą sadzone wcześniej, bo to katastrofa jest. One są pyszne, no ale wiecie, byłoby ich znacznie więcej, gdyby nie to, że tak późno je posadziłam. Bo tutaj na górze były też kwiatki, ale już niestety ich nie będzie. Chcę Wam pokazać jeden z najpiękniejszych swetrów świątecznych, z idealnym składem, jaki tylko widziałam. Jest to męski sweter, więc generalnie nie wiem, na pewno wiecie, że zwykle męskie swetry mają zdecydowanie lepsze składy niż damskie. Ale poza tym, że ma ekstra skład, bo jest to 100% bawełna, to jest po prostu przegenialny. On jest co prawda już sprzedany, dlatego mam go w domu, bo wczoraj go prałam, żeby go dzisiaj wysłać. Ale pokażę Wam, co Wam mam nie pokazać. Popatrzcie. To jest męski sweter ze Star Warsów, znaczy z motywem Star Warsowym. I jeszcze ten cały Mikołaj kosmiczny ma czapkę w zmieniającym się kolorze cekinowym. Myślałam, że tutaj podczas obracania tych cekinów na drugą stronę jakiś wzór się pojawi, ale nie, one są po prostu albo czerwone, albo srebrne i w zależności od tego, w którą stronę przychylicie, taki kolor czapki masz, nawet nie brakuje jednego cekina, nic, po prostu jest genialne. Star Wars, proszę bardzo, na licencji. Tył jest dokładnie taki sam. Jak go zobaczyłam, to po prostu mówię, biorę, jesteś mój. I najlepsze jest to, że nikt go nie wziął, bo ten miś był brudny tutaj. Ale ja tak podrapałam palcem, mówię, kurde, schodzi. No to jak schodzi, no to ja dawaj go do pralki. I właśnie... No to będę pięknie pachnie. Taki mam jakiś tani. Już nie pamiętam. Zaraz Wam pokażę, poczekajcie. Tani, no tani z Biedronki. Ja w ogóle zapomniałam, że ja go w Biedronce kupowałam. To jest Eden hypoalergiczny Sensitive Pure. Zobaczcie, to jest ten. On tutaj nie ma określonego zapachu, po prostu Sensitive Pure. I ma tak delikatny zapach, taki nienachalny. Wiecie, żadne perfumy, po prostu taka świeża. Jest tam coś na dnie, jakiś kwiatek, ale taki bardzo delikatny, taki, od którego głowa nie będzie bolała. I o dziwo, to się trochę na tych swetrach utrzymuje, bo sweter był prany wczoraj po południu. I pachnie ten sweter. Trzeba się zbliżyć do niego, ale pachnie. Może to i dobrze, bo nie wiem, czy któryś pan chciałby tak intensywnie pachnieć kwiatowymi perfumami, także dobrze jest. W ogóle chcę Wam pokazać dzisiaj jeszcze, co upolowałam wczoraj Sinseju. Naprawdę uwierzcie mi, że jak weszłam wczoraj do Sinseja, to mnie powaliło na kolana.
to, jaką ilość przepięknych świątecznych rzeczy ja tam zobaczyłam i cały ten świąteczny asortyment, to znaczy nie cały, ale mnóstwo świątecznego asortymentu jest w ogóle na wejściu do sklepu i pode mną się kolana ugięły. Weszłam tam na chwilę tylko, ponieważ szukałam kolczyków dla Gabrysi. Gabrysia zażyczała sobie, że chce jakieś pierdółki na Mikołajki, a Mikołajki były wczoraj. I kupiłam jej, bo ona chciała takie, wiecie, zwykłe złote kolczyki. Ona ma tych dziurek w uszach teraz 1 300 000 i wiecie, przekłada sobie, cuduje, wynajduje te kolczyki. I kupiłam jej, co prawda wcale nie w Sinsay'u, tylko w Action, kupiłam jej 2 paczki takich taniutkich kolczyków. Dostałam właśnie od niej takie jedne kółeczka. No, ale że chciałam znaleźć takie zestawy, to właśnie szukałam wszędzie i weszłam też między innymi do Sinsay'a. I słuchajcie, na wejściu stoją te wszystkie, tak jak już mówiłam, poprawiam się, nie wszystkie, ale bardzo dużo tych świątecznych dodatków, świątecznych kubeczków, miseczek, wszystkiego, czego byście nie chciały. Ja tu jak się ekscytuję, to pewnie Wam będę wrzucać te ozdoby, bo ja tam dostałam kociokwiku. I dostałam takiego kociokwiku, że aż dzisiaj weszłam na stronę Sinsay'a i zrobiłam w Sinsay'u. Co prawda nie kupiłam żadnej durnosojki, żadnego bałwanka Mikołaja, ani kubeczka, ale kupiłam 2 absolutnie przepiękne pościele na święta. Jako że ja nigdy nie miałam pościeli na święta, to tak sobie pomyślałam, kurde, spróbuję. Święta... Przecież całą zimę można mieć taką pościel, bo ja kupiłam i sobie, i Gabrysi, to znaczy i nam, i Gabrysi, taką pościel, która nie jest, no, nie ma Mikołajów i choinek. Przynajmniej ta nasza domowa taka jest, raczej w takie zimowe, roślinne akcenty. No ale jak przyjdzie, to Wam pokażę. I kupiłam sobie jeden sweter. Całe życie marzyłam, żeby kupić taki sweter, ale w tych Reserved'ach i innych HM'ach to te swetry, słuchajcie, są tak drogie, że sobie odpuściłam, a mianowicie chodzi mi o biały sweter wyszywany perełkami. No czujecie, prawda? Święta i biała śnieżynka Joanna 50-letnia. Ale co tam? I wszędzie one są strasznie drogie. A ja tu po prostu wchodzę na stronę Sinsay'a dzisiaj, wybieram tą pościel i wpadł mi ten sweter w oczy. I za 69 zł kupiłam biały, przepiękny sweterek właśnie w perełeczki, cały wyszywany i do tego on ma jeszcze 11% wełny w składzie. 69,90. Także wzięłam. Zobaczymy, jak przyjdzie, jaki będzie. Jeszcze wzięłam go, powiem Wam, poprzez Klarnę, to znaczy całe to zamówienie opłaciłam poprzez Klarnę. Ja bardzo często korzystam z Klarny, kupując w HM-ie, natomiast w HM-ie trzeba odroczyć całą płatność za miesiąc. A ja tutaj sobie wzięłam na 3 raty. Jestem Sylwia S. Sylwia bierze na Klarnę tą w ratach, tylko ty, Sylwia, płacisz chyba raz w tygodniu. Ale ja płacę raz w miesiącu, więc pierwszą część, czyli 1/3 kwoty zapłaciłam dzisiaj, drugą będę płaciła za miesiąc, a trzecią za 2 miesiące. I to będzie bez żadnych odsetek. A ja naprawdę robię bardzo rzadko zakupy, więc to nie będzie tak, że mi się nawarstwi 15 rat z różnych zakupów w jednym miesiącu, tylko u mnie to naprawdę będzie 1 rata w miesiącu, a przepiękna zimowa pościel mi zostanie. I jeszcze oprócz tego, że kupiłam to w systemie ratalnym bez żadnych odsetków i żadnych odsetek. Bez żadnych odsetek? Odsetek. Bez żadnych odsetek i bez żadnych procentów, nic, ani żadnych opłat, dopłat, nic takiego, to jeszcze 20 zł po prostu było taniej przez to, że zostało to opłacone poprzez Klarnę. Dla mnie rewelacja. Byleby, wiecie, nie robić 20 zakupów w miesiącu i wszystkich rozkładać na raty. Jeżeli rozsądnie będziemy czymś takim dysponować, to na pewno się przyda. Ja o tym nie wiedziałam. To znaczy nie wiedziałam, że jest możliwość rozłożenia na 3 raty. Teraz już wiem. Ale dobra. W każdym razie sweter na stronie wyglądał przebosko. Ja wiem, że to na pewno nie będzie cud za 69 zł, ale wiecie co? Mam wrażenie, że gorsze od tego, że kupię sweter z gównianym składem, który jest przepiękny, ale tam jednak te 11% wełny, ale gorsze od tego, że go kupię, jest to, za ile go kupię. Jeżeli mam do wyboru kupić sweter składem marnym za 69 zł, to wolę go, niż kupić sweter z tak samo marnym składem w Reserved, który będzie kosztował, myślę, że spokojnie 50 zł mniej. Także, wiecie, to jest kwestia wyboru, jak podchodzimy do zakupów. Ja wiem, że będę o niego dbała i on będzie mi służył lata. Poza tym, wiecie, ja wełny nienawidzę.
więc te 11% to jakoś przeżyję, ale gdybym miała kupić na przykład sweter z 50% wkładem wełny, no to nie dla mnie. W każdym razie, dzisiejszy odcinek jest sponsorowany przez w każdym razie. Zabieram Was do przedpokoju i pokażę Wam, jaką przecudną pierdółkę właśnie w Sinsayu wczoraj kupiłam stacjonarnie za marne grosze. Hello, hello! This is Christmas, baby! Proszę bardzo. To nie jest drewno. Było bardzo dużo drewnianych ozdób w Sinsayu, ale to jest jakiś taki sprasowany karton. Ale jak ja go zobaczyłam wczoraj stojącego dosłownie na wejściu do Sinsaya, to wiedziałam od razu, że on będzie stał tutaj, że one, te domki będą stały u mnie na lustrze. Wiedziałam, że na tym rancie od lustra da się to postawić, więc tak stoją. I idąc do domu, już weszłam do Polo i w Polo stały takie śliczne, maleńkie cyprysiki. I właśnie te cyprysiki, znaczy jeden ten cyprysik przyszedł ze mną do domu, kosztował 7,99 i zobaczcie, no jest obłędny. Przy czym ja go zaraz wystawię na okno w pokoju, żeby miał światło, a tutaj będzie siedział wieczorami, żeby tutaj umilać nam przedpokój. O. Dopóki jesteśmy w domu, może się palić tutaj świeczuszka, jest pięknie, klimatycznie, ja jestem zachwycona. Także tak to się prezentuje, ja zbieram moje pranie i spadam do pracy. I jeszcze bardzo, ale to bardzo chciałam podziękować wszystkim z Was, które dopytywały, dlaczego dzisiaj, czyli w czwartek, nie było, dla Was już nie było w czasie przeszłym vloga. Nie było vloga, dlatego że wróciłam w środę z pracy o godzinie praktycznie 19, zanim zjadłam, była godzina 20 i z szacunku dla odbiorców powiedziałam sobie, że nie będę nagrywała byle czego, tylko po to, żeby powiedzieć 10 zdań i zrobić z tego monetyzowanego vloga. Nie będę tego robiła. Pomimo tego, że bardzo chciałam robić vlogi codziennie, to czasami życie stoi na przeszkodzie do takiego codziennego vlogowania, dlatego sobie odpuściłam. Ale nic to, dzisiaj z nową energią, zresztą słyszę w sobie tak wielką energię i moc do nagrywania, że szok. Ja spadam do pracy, a po południu będziemy sobie rozmawiać o diecie kecie, jak to mówił Mirek z kanału, który już nie istnieje. Boże, nie pamiętam. W każdym razie Mirek też był na diecie kecie, czyli na diecie keto. Także na prośbę wielu z Was i przede wszystkim Twojej Julu, dzisiaj porozmawiamy sobie o diecie keto, przy czym oczywiście będzie to rozmowa jak laika z laikiem. Ho, ho, ho! Wyszłam już do pracy. Słuchajcie, wzięłam telefon, zadzwoniłam do mojej fryzjerki. Bez żadnej nadziei, że uda mi się wepchnąć dzisiaj na podcięcie grzywki. Nawet, że do jutra mi się nie uda wcisnąć. A ona do mnie mówi, że mam piec, ponieważ ma 20 minut wolnego i że mogę spokojnie przyjść podciąć grzywkę. Także w ten piękny, zimowy, nie poranek, tylko już tak bardziej południe. Kurczę, zapierdzielam do fryzjera, nie myślałam, że taki fart mi się trafi. Pięknie pada śnieg. Będzie bajkowo, ja nie mam samochodu, więc nie martwi mnie to, że są ośnieżone drogi. Także za chwilę widzimy się, jak będę już z nową grzywką. Bez bicia przyznaję się, że jestem uzależniona od światełek zimowych. Świątecznych, zimowych światełek i zawsze się do tego szczerze przyznawałam. Tak, jestem uzależniona. Napatrzyłam się dzisiaj, jak Monia robiła tą sałatkę z kabanosów. Napatrzyłam się, jak Monia dzisiaj robiła sałatkę z kabanosów i bardzo mi się tej sałatki zachciało, no bo ona taka szybka, właściwie nic nie trzeba gotować, tylko pokroić, zalać majonezem, który wszyscy kuchamy, więc to jest świetny pomysł. Nigdy jej nie robiłam. Więc bardzo chętnie spróbuję i bardzo chętnie moja rodzina na pewno będzie jadła, ponieważ wszyscy kochają kabanosy, ogórki kiszone, znaczy konserwowe tutaj w przepisie są, także robię. A przy okazji, żeby nie tracić czasu, to opowiem Wam
tym, które z Was, które chcą posłuchać, ze względu na to, że jest naprawdę sporo, ale to sporo zapytań o tą dietę ketogeniczną, o co w niej chodzi, więc słuchajcie, ja będę mówiła jak laik, będę mówiła jak ja przeszłam na dietę ketogeniczną, jak mnie się sprawdza dieta ketogeniczna, co jem, przy czym od razu mówię, że ja w 100% na diecie kecie nie jestem. To znaczy, jak jestem, to jestem, ale nie jestem zawsze. Czasami robię sobie odstępstwa, w zależności przede wszystkim od pory roku. Teraz jestem, dlatego że uważam, iż jesień i jesień jak jesień, znaczy początek jesieni, takie przełamanie lata i jesieni, wtedy kiedy jest mnóstwo sezonowych owoców, to nie jest dla mnie czas na dietę ketogeniczną. Najpiękniejszy czas na dietę ketogeniczną to jest właśnie zima i taka wczesna wiosna, to znaczy wiosna do momentu, w którym właśnie nie ma tych świeżych owoców. Ponieważ uważam, że natura obdarza nas taką ilością cudownych rzeczy do jedzenia w sezonie, że jeżeli jesteś człowiekiem zdrowym, nie potrzebujesz diety ketogenicznej, klinicznej, takiej, która ma po prostu umożliwić Ci wręcz życie, a nie tylko poprawić zdrowie, no i poprawić zdrowie też oczywiście, to warto jest korzystać ze wszystkich cudów natury, którymi ona nas obdarza. Nie wyobrażam sobie nie jeść na przykład śliwek wtedy, kiedy są prawdziwe takie śliwki prosto, chciałam z krzaka, prosto z drzewa, to wiadomo, że jeżeli, powtarzam jeszcze raz, jeżeli nie potrzebujesz diety ketogenicznej ze względów klinicznych, a tylko na przykład chcesz schudnąć parę kilogramów, chcesz uniezależnić się od słodyczy, to to jest najlepszy czas. Dlaczego ja przeszłam na dietę ketogeniczną? No z tej prostej właśnie przyczyny, że skończyłam 44 lata wtedy i zobaczyłam, jak moja waga jakoś tak dziwnie się skrada w górę. I to mnie tak mocno wystraszyło. Opamiętałam się w momencie, w którym moja waga doszła do 60 kg, a ja wiem, że 60 kg to nie jest jakaś porażająca waga, ale ja mam 1,60 m. I moje 1,60 m plus 60 kg to nadal nie jest żadna nadwaga, ale ja już bardzo źle się czułam w tej wadze i dlatego ta dieta ketogeniczna spłynęła na mnie jak natchnienie. Ja niewiele o niej wiedziałam, dlatego zaczęłam dietę, mówię, uważam, że natura była dla mnie bardzo łaskawa, że sobie przeszłam ulgowo przez adaptację, absolutnie ulgowo, ponieważ nie wiedząc nic ponad to, że trzeba jeść sam tłuszcz, no to się, makro mi się zgadzało, jadłam sam tłuszcz, tylko taki tłuszcz, że słuchajcie, wstawałam rano, jeszcze przed wszystkimi, bo jako że wiedziałam, że mogę jeść bez opamiętania, tak mi się wtedy wydawało. No i faktycznie, w moim przypadku to się sprawdziło. Jadłam bez opamiętania wszystko, co było tłuste. Sprawdzałam, czy właściwie nawet nie musiałam, bo wiecie, że ja całe życie byłam na jakiejś diecie, więc makro wszystkich właściwie składników, z wszystkich produktów, które ja miałam opracowane, ale mimo wszystko jeszcze sprawdzałam dokładnie na etykietach, także od razu mówię, że jadłam sam marketowy taki sheet, który miał po prostu tablicę Mendelejewa z tyłu, żeby można było zobaczyć, ile jest tłuszczu. Więc nie polecam takiego podejścia do diety ketogenicznej. Natomiast jeśli chodzi o to, czy się sprawdziła w kwestii utraty kilogramów, to jak najbardziej się sprawdziła. Ale mówię, wstawałam rano i jadłam parówki zawinięte w żółty ser i do tego polane majonezem. A był środek lata. Był środek lata, więc można było tyle pięknych rzeczy jeść na obiady, śniadania i kolacje. Ale gdzie tam? Wiecie, byleby było blisko zera węglowodanów i sam tłuszcz i ja byłam wtedy szczęśliwa. Także takiego podejścia do diety ketogenicznej nie polecam, ale jeśli chodzi o utratę wagi, no to w moim przypadku to się sprawdziło. Pamiętam, że zaczęłam swoją dietę 1 albo 2 sierpnia, już teraz dokładnie nie pamiętam, a 28 chyba czy 7, czyli niepełny miesiąc, weszłam na wagę i ważyłam równo 54 kg, czyli przez te 3 tygodnie z hakiem schudłam 6 kg, jedząc
tak. Bardzo dużo tłuszczu i bardzo dużo takich, no naprawdę, marketowych rzeczy, typu, znaczy, o, jadłam truskawki z bitą śmietaną, oczywiście bez cukru. Kupowałam 36-procentową śmietanę i ubijałam ją, dorzucałam do tego truskawki, to było moje jedzenie. Potrafiłam to jeść na śniadanie, obiad i kolację, także nie polecam. Natomiast, no, tak jak mówię, w kwestii utraty wagi, 6 kg w 3 tygodnie z hakiem. Ale jeżeli chcecie, to ja tutaj zobowiązuję się już teraz solennie, bo jest zima i tutaj dieta ketogeniczna sama mi wychodzi, ponieważ jem tylko to, co jest świeże, znaczy świeże, no właśnie o to chodzi, że nic nie ma świeżego zimą praktycznie. Więc ja jem tylko mięsa, kapusty, ogórki, takie rzeczy, mówię o kiszonych. No i niekiszonych też. Więc jeżeli macie ochotę, takie jadłospisy w codziennych vlogach, przy czym ja tutaj nie będę nikomu wyliczała makro, dlatego że ja się nie nadaję do tego. Każdy można sobie wbić to w fita tu i sprawdzić cały indeks. Natomiast ja jestem zbyt roztrzepana, zbyt szybko robię. Ja wiem na pewno, że to, co robię, jest ketogeniczne, natomiast całkowicie nie będę podawała makro, wyliczała to jeszcze na 100 gramów, ponieważ ja, wiecie, że pracuję do praktycznie 17:30, nie mam na to czasu. Także jeżeli macie ochotę na jakieś pomysły na dania ketogeniczne, to jak najbardziej, tylko proszę bez makro. I słuchajcie, ja od tych 6 lat praktycznie utrzymuję wagę. Ona mi się waha kilogram, 2 kg, w zależności od tego, jak bardzo sobie pozwolę, no bądźmy szczerzy. Ale ilekroć na przykład pozwalam sobie na odejście od diety ketogenicznej, trwa to tydzień czy dwa, nawet miesiąc mi się zdarzyło, to potem z podwiniętym ogonem wracam, bo taka prawda jest, że na tej diecie można dużo więcej, dużo smaczniej. To znaczy smaczniej, wszystko zależy, wiecie, co lubicie, ale ja jako człowiek, który przez całe życie był uzależniony od cukru, informuję, że od cukru można się bardzo pięknie odzwyczaić. A tłuszcz nie jest uzależniający, więc to nie jest tak, że zamienił stryjek siekierkę na kijek, że odzwyczajicie się od cukru, a będziecie uzależnieni od tłuszczu. Od tłuszczu się nie da uzależnić. Jak zjecie za dużo tłuszczu, skończycie w toalecie z biegunką. Więc jest to niemożliwe. Przyznam, że największe wrażenie zrobiła na mnie dieta ketogeniczna tym, że spowodowała genialne wyrównanie u mnie hormonów. Nie wiem, czy pamiętacie, czy oglądałyście wtedy te moje vlogi, kiedy opowiadałam o tym, że zaczynam odczuwać początki przekwitania, że zgubiłam okres, co zmusiło mnie do tego, żeby pójść zrobić poziom hormonów. I dziewczyny, po tym jak ja zrobiłam poziom hormonów, to mój lekarz ginekolog powiedział, żebym wybiła sobie z głowy w ogóle myślenie o jakimś przekwitaniu, ponieważ ja mam estrogen mam w górnej granicy, więc jak 30-letnia kobieta. Jakoś tak on mi tam wtedy powiedział, że to absolutnie to nie jest to. Po prostu coś tam się wydarzyło i ja ten jeden miesiąc nie miałam okresu. Teraz skończyłam lat 50 i mam okres. No mam. I nie jest to rodzinne, ponieważ kobiety u nas w rodzinie ze strony mojej mamy i babci po prostu bardzo szybko gubiły okres, więc to ja to łączę. Łączę tą tłustą dietę, tylko taką restrykcyjną. To znaczy nie w tym sensie, że zero węglowodanów, ale restrykcyjną na tyle, że nieraz na pół roku robię sobie taką dietę, tylko staram się być na diecie ketogenicznej, po prostu. Wiecie, bo też to jest tak, że im dłużej jesteście na diecie ketogenicznej, tym ona jest mniej wymagająca. To znaczy, że jak zaczynacie, jesteście na adaptacji, w pierwszej fazie po adaptacji, wasz organizm jeszcze nie jest dokładnie nauczony produkcji ketonów, to po prostu jest to tak, że
musicie się mocno i ściśle trzymać diety. Natomiast później, w późniejszym okresie, to jak sobie ziemniaczka zjecie, czy nie wiem, jabłuszko jakieś, nie mówię, że codziennie po kilka sztuk, ale raz na jakiś czas, jak poczujecie jakiś, wiecie, piękny zapach, który Was skusi, to spokojnie można zjeść i nawet jeżeli Was wybije z ketozy, to następnego dnia, jak przypuścicie, jesteście z powrotem w ketozie. Także coś cudownego jak dla mnie. Ja nigdy nie wrócę już do węglozy, dlatego że ja widzę, jak zmieniła mi się twarz, co zresztą widać na vlogach. Spuculki zrobiły mi się z powrotem widoczne, kości policzkowe. To jest coś, co jak raz zobaczycie, to się tak do tego przyzwyczaicie, że nie będziecie chciały, żeby Wam buzia z powrotem opadała. To nie o to chodzi, że ketoza zatrzyma starość. Nie zatrzyma, wiadomo, że każdy starzeje się, to jest nieuniknione. Natomiast można się różnie starzeć. Nie mam nigdzie obwisłej skóry. A jestem mało systematyczna w ćwiczeniach. Staram się, walczę ze sobą, ale to nie jest tak, że codziennie, wiecie, godzina na macie. Dlatego ja ze swojej strony, jeżeli macie ochotę, to ja ze swojej strony chętnie będę pokazywać posiłki, ale ja od razu uprzedzam, że to nie jest nic wymyślnego. To są bardzo szybkie, proste posiłki. To trudno nawet nazwać przepisami, dlatego że ja naprawdę chcę, żeby było szybko, żeby było smacznie i żeby było treściwie, ponieważ ja jem dwa posiłki dziennie. Ja na węglozie żarłam non-stop. Non-stop byłam głodna, non-stop cukier mi szalał, ale ja nie mam nic z cukrem, tylko po prostu im dalej w las, z wiek, tym hormony bardziej szalały. Dlatego teraz jem dwa posiłki dziennie i nie chcę spędzać w kuchni więcej czasu. Nawet jeżeli robię sobie jakieś deserki takie ketogeniczne, to one są dla mnie też jednym z posiłków. No chyba, że już naprawdę, wiecie, coś poczuję albo jest bardzo zimno czy coś takiego i wtedy chcę się rozgrzać na przykład gorącą zupą, którą mam w garnku, a jest na przykład to trzeci posiłek, to tak, ale u mnie musi być szybko, smacznie i treściwie. Bo ja bez sensu nie lubię siedzieć w kuchni, wolę robić inne ciekawe rzeczy, a uwielbiam jeść. Ale najchętniej jem to, co da się zrobić bardzo szybko. Słuchajcie, razem z Wami zrobiłam sałatkę, tylko jeszcze kukurydzę muszę wrzucić, ale właśnie będę odkładała część z kukurydzą dla całej rodziny, a część bez kukurydzy dla mnie, ponieważ no, kukurydza ketogeniczna nie jest. Nawet nie wiem dokładnie ile, ale zaraz Wam powiem. 11 gramów, no to nie jest nic strasznego, ale w każdym razie nie jest to ketogeniczne. Jak wpadnie kilka gronek kukurydzy, to nie jest żaden stres, ani nic takiego. Także dajcie znać, czy coś takiego Wam pasuje. Tylko mówię, to będzie to, co ja jem. Nic na siłę, ja nie będę tutaj robiła za taki kulinarny program, ponieważ ja jestem odtwórcą, ja nie jestem twórcą niczego. Twórcą to jestem, jak sobie tam, wiecie, zamotam coś w garnku, no to według, to jest moja osobista mieszanka, ale to żaden przepis, wiecie. Tu nie znajdziecie tort ketogeniczny takiego przepisu, czy tam, nie wiem, bo już widziałam nawet pączki ketogeniczne, nie, u mnie tego nie będzie, ponieważ ja nie mam na to czasu. Jak mam ochotę na pączka raz na pół roku, to kupuję sobie pączka na tłusty czwartek i jem pączka. Natomiast na co dzień staram się jeść proste potrawy, głównie oparte na mięsie i jajkach. Więcej jajek, mniej mięsa, o, w tym sensie. Ale jajka są podstawą mojego pożywienia i to jest chyba najważniejsza kwestia. Jajka, buliony mięsne, które są fantastycznym sposobem na to, żeby przejść taką miękką drogą przez adaptację, bo adaptacja dla niektórych ludzi bywa ciężka. Ja nie miałam żadnych problemów z adaptacją, nie miałam grypy ketogenicznej, bo ketogrypa to jest coś takiego, co powoduje, że czujecie się, jakbyście mieli naprawdę grypę, a to jest taki szok dla organizmu, który przestawia się z paliwa węglowego na paliwo tłuste. Dobra, za dużo już gadam. Słuchajcie, będę, no może nie od jutra, bo jutro już mam plan inny na film, ale powiedzmy od przyszłego tygodnia będę mówić codziennie o diecie ketogenicznej i będę codziennie we vlogach wplatać swoje posiłki ketogeniczne. Absolutnie nie będą to filmy tematyczne, tylko będę w każdym vlogu mówiła
o czym innym. I będę Wam opowiadała historię z życia, na przykład. Takie śmieszne, związane z ketozą, z moją ketozą. O, jak na przykład, co mówił mój wujek świętej pamięci, który zobaczył, jaki obiad jem na przykład. No, to takie są urocze rzeczy. Wujka już nie ma, wspomnienia zostały. Zrobiłam sałatkę, muszę tylko dorzucić majonez i musztardę. I to wszystko. Ho, ho, ho! Kończymy na dzisiaj i do zobaczenia jutro. Grzywka obcięta, ale w dalszym ciągu przyklapnięta. Zaraz idę farbować włosy, więc dopiero jutro będzie piękna, taka jak powinna być. Boże, miało być krótko. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia, buziaczki i papa. Moniu, dziękuję za przepis.